Ta pieśń wprowadziła nas do tematu tego, który chcę poruszyć, który chcę sprawdzać w Bożym Słowie. Ale jeszcze wcześniej chciałbym taką małą dygresję zrobić na temat małego słówka, które w Biblii występuje bardzo często i które nie jest bez znaczenia. Chodzi mi o słowo amen. W pierwszym liście do Koryntian apostoła Pawła, 14 rozdziale i 16 wierszu, przeczytam ten fragment, 1 Koryntian, 14 rozdział, od 16 wiersz. Apostoł Paweł opisuje tu sytuację, mówi o zborze, o tym, jak zbór funkcjonuje. I pisze tak, bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Jest mowa o modlitwie językami i dla tego, kto się modli językami, często to było, to jest uniesienie w relacji z Bogiem, natomiast no, wyraża to językiem niezrozumiałym. I tu apostoł Paweł mówi o tym, że jakby w takich sytuacjach, czy w ogóle w kontekście tej sytuacji, możemy wysnuć wniosek, że amen było używane normalnie, aby potwierdzić to, co ktoś mówi, o co ktoś się modli albo przekazuje z Bożego Słowa. No i mówi, jeżeli nie można powiedzieć amen, jeżeli nie mówi się amen, no to nie jest to właściwe, nie jest to dobre. My używamy też słowo amen w naszej społeczności i myślę, że taki jest nasz zwyczaj, że kiedy kończy się modlitwa albo ktoś czymś usługuje, słowem najczęściej, to wtedy jest dobry moment, aby powiedzieć amen. I to tak trochę jak w rozmowie, wiecie, jeżeli ktoś wyraży tam jakąś myśl, a ktoś, rozmówca nie zareaguje, no to tak ten, który to przekazywał, czuje się trochę niepewnie. Nie wie, czy co on o tym myśli, jaka jest jego myśl, reakcja na ten temat. A więc powinniśmy reagować. I dopóki mamy w zborze zwyczaj mówić amen na potwierdzenie, albo nie powiedzieć tego amen wtedy, kiedy nie zgadzam się, bo jest coś niewłaściwego, nie mogę moje serce do tego przyłożyć i powiedzieć przed Bogiem, tak, ja się zgadzam, Panie, tak, uczyń to, to chciałbym was zachęcić i przypomnieć o tym. Jeżeli ktoś kończy modlitwę, mówmy amen, jeżeli się zgadzamy, bo jest to nasz też współudział. To nas też powinno mobilizować do tego, aby wsłuchiwać się, bo modlitwa kogoś w społeczności nie jest tylko jego prywatną sprawą. On wnosi coś, co każdy z nas teraz rozsądza, tak Paweł też mówi, analizuje i cieszy się i dołącza się i modli się z tą osobą albo trawi ten tekst Bożego Słowa razem z tym, który to przekazuje. I jeżeli tak, to mówi radośnie przed Bogiem amen. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli nie będzie amen, to znaczy się, że trzeba się nad tym zastanowić, zreflektować, porozmawiać, skonsultować, bo nie możemy powiedzieć amen. To tylko taka mała dygresja. Czekałem na okazję, żeby to wyrazić, bo od jakiegoś czasu to przeżywam i myślę, że to nam pomoże tak dobrze się komunikować też w społeczności, kiedy jesteśmy razem. Amen. Amen. O właśnie. Właśnie, próba. Wiecie co, bo to też jest kwestia, często, myślę, że chyba najczęściej, to jest kwestia przełamywania swoich barier. My no, gdzieś tam uciekamy do swojej strefy, swojego komfortu i po prostu, żeby jak siedzimy i słuchamy tylko, żeby nagle powiedzieć coś, no to trzeba się trochę niekiedy przełamać. I to jest dobrze, ja nawet myślałem o tym, żeby zrobić próbę. Czy zgadzacie się z tym? No, jeszcze trochę pouczymy się i będzie zupełnie dobrze, ale jest fajnie, jest okej. Tak, żeśmy śpiewali, ta pieśń mówiła o tym, tak bym chciał przed Tobą już być i tak bez końca Cię uwielbiać. Ciekaw jestem, czy utożsamiacie się z tym tekstem i kiedy to śpiewamy, to czy macie tą radość, aby to wyrażać z głębi serca i tak rzeczywiście wzdychać do Boga i tęsknić
Mówić, Panie, tak bym chciał, bez końca, bo uwielbienie Ciebie nie jest rzeczą trudną ani przykrą, jest rzeczą radosną i to jest jedno z najwyższych uniesień, jakie mogę przeżywać. My żyjemy szczególnie w tym czasie może, kiedy sytuacje, okoliczności przypominają nam o tym, co się dzieje i to, co kiedyś, o czym kiedyś właściwie można było słyszeć przy kazaniu Bożego Słowa, to dzisiaj już świat mówi, że dzieją się rzeczy bardzo dziwne, szalone. Pan Jezus mówi, kiedy będziecie widzieli pewne sygnały i pewne znaki, to podnoście wasze głowy. Dlatego, że nasza ojczyzna nie jest tutaj. My oczekujemy przyjścia Pana po swoje dzieci i że nas zabierze do siebie. I dlatego też my chcemy jak najczęściej ponosić nasze głowy, zwłaszcza wtedy, kiedy tych sygnałów mamy już tak dużo. Apostoł Paweł wyrażał taką myśl. Być dla mnie, być z Panem byłoby już daleko lepiej. Czy to była jego prywatna sprawa? Czy on był takim jakimś dziwnym indywidualistą? Czy to jest prawda uniwersalna, że dla ciebie teraz, dzisiaj, jutro czy kiedykolwiek być z Panem już będzie znacznie lepiej niż być tu na tej ziemi, doświadczać tych wielu wspaniałych rzeczy, które przecież mamy tutaj? Ale czy to byłoby lepiej? I chciałbym, abyśmy się właśnie nad tym tematem troszkę zreflektowali i przejrzeli, co Pismo Święte, co Pan Bóg przekazuje w tym temacie. Dlatego będziemy używać bardzo wiele Pisma Świętego, wiele fragmentów, także zachęcam was, abyście swoje miecze przygotowali, te pozytywne, w pozytywnym rozumieniu. Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Pierwszy wiersz to jest wypowiedź Pana Jezusa i czytamy tak. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Później Pan Jezus dalej kontynuuje. Dlaczego tu Pan Jezus łączy te myśli ze sobą? Niech się wasze serce nie tworzy. Jest wiele mieszkań, ja idę wam je przygotować. Jakie ma to powiązanie? Myślę, że kiedy patrzymy na kontekst i tego, co działo się wcześniej, w jakim kontekście Pan Jezus to wypowiada, widzimy, że jest to sytuacja ostatniej wieczerzy. Pan Jezus mówi, że wśród nich będzie ktoś, kto go zdradzi, kto go wyda, kto nie ma szczerego serca absolutnie. Zachęca do miłości. Piotr, jako ten najbardziej odważny zwykle z apostołów, znów deklaruje, że on chce iść gdziekolwiek, bo czuje sytuację, Pan Jezus po raz któryś powtarza i przygotowuje ich na swoją śmierć, chociaż no, dla nich jest to ciągle jakby trudne do pojęcia, że przecież Mesjasz miałby teraz być zabity. Natomiast Piotr deklaruje w tych poprzednich wierszach, że pójdzie z Jezusem gdziekolwiek on się uda, gdziekolwiek będzie trzeba. Natomiast Pan Jezus pokazuje, jaka jest rzeczywistość. Piotrze, jeszcze tej nocy, zanim zapieje kur, ty trzy razy się mnie zaprzesz. To było nie do przyjęcia, nie do pomyślenia przez Piotra, ale rzeczywistość okazała się właśnie taka bardzo trudna i bardzo przykra dla Piotra. Obnażenie tego, kim naprawdę Piotr jest i jak mocna jest jego wiara i miłość do Pana, okazało się, że tej próby Piotr nie przeszedł zwycięsko. Wiemy o tym, że Piotr później wystraszy się o swoje życie, bo Piotr z powodu obawy, pojmali Jezusa, robi się bardzo niebezpiecznie, jest w rękach władz takich, z których się łatwo nie uwalnia i właściwie nie widać szansy. Jego miecz się na nic nie przydał niedawno wcześniej. Nie jest w stanie nic zrobić, właściwie tylko patrzy teraz, jaki będzie dalszy bieg wypadków. I w tych momentach, kiedy zadawane mu jest pytanie,
ty jesteś też jednym z jego uczniów przecież. On zapiera się. Niestety do tego stopnia przestraszył się o swoje życie, że kłamie i zapiera się Jezusa, że go zna. I widzimy w tej sytuacji, kiedy Pan Jezus to objawia Piotrowi, no inni też to słyszeli, zaraz potem Pan Jezus wypowiada te słowa z pierwszego wiersza, 14. Niech się nie tworzy wasze serce. Piotrze, apostołowie, uczniowie moi, moi bracia, nie bójcie się. I ten, to, co czytaliśmy w tym pierwszym wierszu, Pan Jezus wyjaśnia. Niechaj się nie tworzy wasze serce, a co w miejsce tego? Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jakie to ma znaczenie? Jeżeli będziecie wierzyli Bogu, w Boga, to wasz strach minie, to nie będziecie się musieli obawiać. Jeżeli będziecie mi ufać, nie musicie się bać. Dalej właśnie kontynuując, Pan Jezus mówi w drugim wierszu, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Dlaczego nie musicie się bać? Między innymi dlatego, że daję wam obietnicę. Idę przygotować wam miejsce. I to miejsce, które idę wam przygotować, tu przy okazji można zauważyć, że to nie jest limitowana ilość miejsc. Niektórzy liczą, że i kojarzą z innymi tekstami Pisma Świętego, że jest taka czy inna liczba. Nie, Pan Jezus mówi, jest wiele tych mieszkań. Gdyby było inaczej, gdyby to było 166 tysięcy, to powiedziałbym wam, ale po prostu ich jest wiele. I Pan Jezus zwraca uwagę na to, że to, co On idzie im przygotowywać, jest, to jest o wiele lepszy dom w niebie, a więc jest zysk. Nawet jeżeli będziecie w tak trudnej sytuacji, nawet jeżeli będzie chodziło o wasze życie, to posłuchajcie, logicznie chcę wam to wyjaśnić. To nie jest dla was strata. Przechodzicie z gorszego do znacznie lepszego. To jest wasz zysk. Jaka powinna być wasza reakcja? Wierzcie w to, co mówię, a nie będziecie musieli się obawiać. Jaki to jest rodzaj mieszkania? No, chyba Pan Jezus nie mówi to o willi z basenem. Myślę, że nikt z nas nie myśli tymi kategoriami. To mieszkanie, willa z basenem byłaby, to byłaby fraszka zupełnie w porównaniu z tym, o czym Pan Jezus mówi i jakie mieszkanie obiecuje. To jest raczej pozycja. Też nie mówi o rzeczy materialnej, mówi o pozycji, o roli, o rodzaju bytu, który będzie już inny, ale mówi o czymś znacznie lepszym. Otwórzmy 2 Koryntian, 5 rozdział. I tam apostoł Paweł w wierszu pierwszym i drugim rzuca większe światło na to i robi porównanie. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. I tu apostoł Paweł mówi o naszym aktualnym mieszkaniu i porównuje to do namiotu. No, niektórzy z nas to nawet nie lubią w ogóle pod namiotem, nawet na wczasach być, bo to jest zbyt mało komfortowe. Ale jak już ktoś używa ten namiot i przez jakiś czas go używa, to okazuje się, że ten namiot no, robi się coraz słabszy, jakaś dziura, parcieje, rozerwie się. No, po prostu on już, trudno go używać. Piękna ilustracja. My aktualnie mieszkamy w namiocie, bardzo nietrwałym. Nasze doczesne mieszkanie jest bardzo słabe. I wreszcie ono zmierza do tego, aby się rozpaść. To nie jest nic trwałego. Jest słabe. Pismo Święte też mówi o tym, my znamy to też. A jak jeszcze nie znamy, to od starszych przeważnie możemy się dowiedzieć, jak jest już potem ciężko, jak ten namiot już jest taki wypracowany, jak boli, jak jest, nie można spać, jak są różnego rodzaju dolegliwości. Oczywiście nie tylko starsze osoby, ale to jest taki naturalny proces.
przez które przechodzimy w naszym doczesnym domu. On się rozpadnie, ale wtedy mamy budowlę od Boga, dom w niebie i nie rękami zbudowany. Nie wiem, czy należy to rozumieć, że tak jak Pan Bóg stwarzał ten świat słowem, bo On go nie tworzył rękami, chociaż z człowiekiem chyba było troszkę inaczej. Ale tu mamy znów jakby rąbek tej Bożej wielkości. Myślę, że Bóg po prostu mówi, chociaż jest to pewnego rodzaju wysiłek, którego my nie znamy. Pan Bóg odpoczął po stworzeniu świata. Natomiast nie jest on zwykłym takim domem, który my możemy kojarzyć, ale czymś znacznie lepszym. I dlatego apostoł Paweł tu też dalej mówi w drugim wierszu, dlatego też w tym doczesnym domu, namiocie, tym niedoskonałym, wzdychamy, pragnąc przeoblać się w domostwo nasze, które jest z nieba. Żeby wzdychać do tego domostwa trwałego i do tego solidnego domu, no, trzeba mieć troszkę o nim pojęcia, bo jeżeli nie wiemy w ogóle, co to będzie, no to nasze cielesne wyobrażenie pewnie nas wyrzucą gdzieś na wyobrażenia takie ludzkie i cielesne. A to nie jest takie aż bardzo atrakcyjne. Natomiast ci, którzy, kiedy jesteśmy blisko w relacji z Bogiem, to my to, nawet kiedy nie znamy pewnych faktów, to my to odczuwamy. My wiemy o tym. Duch Święty nam przekazuje i objawia nam, że to domostwo, to funkcjonowanie, ta obecność, którą będziemy funkcjonować kiedyś, jest znacznie lepsza. Czy wzdychasz? Jeżeli nie wzdychasz jeszcze za tym mieszkaniem w niebie, które Pan Jezus przygotowuje dla nas, to jest raczej sygnał na to, że chyba troszkę mało mamy jeszcze o nim wiedzy i orientacji. Apostoł Piotr pisze też, i otwórzmy pierwszy list Piotra, 2 rozdział i 11 wiersz. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział i 11 wiersz. Apostoł Paweł wskazuje na to, że tu jesteśmy tylko przychodniami, pielgrzymami i wychodźcami. No, pielgrzyma możemy, myślę, że kojarzymy sobie. Ktoś, kto no, jest tylko przelotnie w danym miejscu, wychodźca, który nie jest w swoim miejscu, w swoim domu, ma ograniczone możliwości, ma ograniczony ekwipunek i to jego życie jest takie zlimitowane. To nie jest wygodna pozycja. I dalej czytamy, chciałbym to przeczytać, bo to jest bardzo ciekawa myśl. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. I apostoł Piotr tu jakby chce powiedzieć, słuchajcie, jesteście tylko na chwilę. Nie zawracajcie sobie głowy tymi rzeczami, które są tu na tym świecie, które są dążą przeciwko duszy, które są związane z cielesnymi pożądliwościami. Gdyby w niebie nie było coś znacznie lepszego, to co mówi tutaj Piotr, nie miałoby też wielkiego znaczenia. Ale on przypomina i zachęca. Mamy coś znacznie cenniejszego, a tu jesteśmy tylko na chwilę przechodniami. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdziale, list do Hebrajczyków, 11 rozdział i wiersz 16. Autor pisze tak. Lecz oni, czy ludzie, którzy, ludzie wiary, zdążają do lepszej ojczyzny, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi nazywać się ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Znów mamy kolejny sygnał tego, że ten niebiański nasz dom jest lepszy. Pochodzi z nieba.
I tu jeszcze autor dodaje, że Bóg nie wstydzi nazywać się ich dziećmi, ich Bogiem, przepraszam, nie wstydzi nazywać się ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto, którego nie będzie się nikt musiał wstydzić. Pan Bóg się nie wstydzi powiedzieć, to są moje dzieci. I nie będzie takiej sytuacji, że kiedyś, kiedy będzie objawione to, co Bóg ma dla swoich dzieci, że komuś zrzednie mina, albo ktoś poczuje się nieswojo, no bo to takie nie najlepsze. To jest coś doskonałego i Pan Bóg się tego nie wstydzi, a wiemy, że On tworzy rzeczy doskonałe. W Księdze Objawienia, w 21 rozdziale, Księga Objawienia, przedostatni, 21 rozdział. Wiersz 4. Tak nam daje wgląd w to nasze przyszłe mieszkanie, w niebo. I Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Czyli kiedy znów dostajemy następną informację o tym, jakie będzie to miejsce, jaka będzie sytuacja w niebie, to po pierwsze nie będzie śmierci. Śmierć dla nikogo z nas raczej nie jest rzeczą przyjemną i zawsze powoduje negatywne refleksje i reakcje, ale tam ze śmiercią już nie będziemy mieli do czynienia. Nie będzie obawy przed śmiercią. Tam nie będzie smutku. To porównanie cały czas wychodzi zdecydowanie na korzyść tego domu z nieba. Nie będzie tam żadnego smutku. Nie wiem, czy wy się też smucicie. Myślę, że nie ma człowieka bez chwil, co najmniej sytuacji smutnych, kiedy no, jest mu przykro, jest mu trudno. Ale tam już smutku nie będzie. Nie będzie żadnego zawodu. Tam nie będzie krzyku. No, krzyk najczęściej następuje w sytuacjach desperacji, jakiejś bezradności, wołania o pomoc. Ale tam krzyku żadnego już nie będzie. Nie będzie miejsca na takie rzeczy. Tam nie będzie mozołu. No, to wiąże się z naszą pracą, zwykle tą taką regularną, ale też ze wszelkim wysiłkiem, jaki musimy podejmować, kiedy rzeczywiście nieraz może w pocie czoła, kiedy czujemy się już bezsilni, już po prostu padamy, mówię, no nie, dzisiaj nie dam rady tego skończyć, to jest, mam już dość. Wszelki mozuł albo praca, którą nawet wykonujemy, która daje efekty, ale która nie daje właśnie tej pełnej satysfakcji, która daje nam odczucie zmęczenia, mozołu i takiego kręcenia się może w kółko. Tam mozołu już nie będzie. Dzięki Bogu, że mamy te fragmenty, które pozwalają nam mieć chociaż mały wgląd w to, jakie mieszkanie Pan Bóg dla nas przygotowuje. Pan Jezus nie podkreślał ważności wymiaru cielesnego. To jest kategoria, w której my funkcjonujemy, ale to jest niższa kategoria. Czy Jezus zszedł do lepszego komfortu tu na ziemię z mniejszego komfortu? Czy on tu do tego wspaniałego świata przyszedł i tu było znacznie lepiej? Myślę, że zdecydowanie mamy świadectwo o tym, że jest to świat, który jest upadły. I ten prawdziwy komfort to był w niebie. Natomiast tu to jest świat, w którym my czujemy się często obciążeni i zmęczeni. Pan Jezus pochwalał priorytet duchowy i mówił, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To jest to, co naprawdę syci, czego potrzebujecie, czego naprawdę, co jest dla was najważniejsze. Jeszcze zwrócił uwagę na to, że te rzeczy doczesne
zagospodarowywanie się tutaj na tym świecie, zakotwiczanie się tu na tym świecie jest charakterystyką pogan. Ludzi, którzy nie znają Boga i nie mają wglądu w to, kim jest Bóg, jak wspaniałe rzeczy ma dla swoich dzieci. Nie mają nic innego i oni skoncentrowani są na tych rzeczach, ale my mamy i szukamy i dążymy do znacznie lepszej ojczyzny. Ten drugi wiersz z 14 rozdziału Ewangelii Jana wskazuje nam na to, że Pan Jezus przychodzi na ten zepsuty świat z ofertą nieba. To nie jest ziemska oferta. Czytamy też o tym, że Jego właśnie, Jego stworzeni przez Niego Go nie przyjęli, że zajęli się pożądliwościami za podszeptem szatana, poszli w kierunku pożądliwości Ewy, skoncentrowali się na tych rzeczach tu i teraz, widzialnych, doczesnych i budują, czy starają się budować to królestwo tu ziemskie na ziemi. Ale też Pan Jezus mówi o tym, że tym, którzy Go przyjęli, to dał niesamowite prawa. Po pierwsze, aby byli dziećmi Bożymi, byli nazwani dziećmi Bożymi w pełnym tego znaczeniu. I Boże Słowo jeszcze mówi nam, jeżeli dziećmi, to automatycznie też dziedzicami. Pan Bóg dał znów piękny obraz w naszej ziemskiej rzeczywistości, kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, jednocześnie On daje nam swoje dziedzictwo. I tu wśród tego grzechu, wśród tego ziemskiego upadku, niektórzy czują się nieswojo, czują się obco. Oczywiście jest to powodowane też świadectwem, które Duch Święty daje w nasze serca, ale takie są reakcje niektórych z ludzi. I te pragnienia teraz z obu stron się spotykają. Pragnienie Boga, aby czynić ludzi podobnymi do siebie, tak jak ich stworzył na swój obraz. I te pragnienia rozbudzone w niektórych sercach ludzi i zaczyna się romans doskonały. Zaczyna się relacja, która ma cienie w tym naszym życiu ziemskim, ale nie ma bezpośredniego odpowiednika. Dlatego, że to jest relacja doskonała. Romans, w którym jest wspomaganie, bo jedna strona w tym układzie jest bardzo słaba, ale jedna jest doskonała. I ten układ jest wspomagany przez tego, który przyszedł, aby nas wykupić. Wykupuje tych, w których sercach jest to wołanie, jest to pragnienie, którzy czują się na tym świecie i w tej zniszczonej rzeczywistości nieswojo. Wykupuje ich, jak wykupuje się kogoś zaprzedanego, niewolnika. Wyrywa ich, wyrywa z niewoli, bo grzech zniewala. I kiedy rozmawiamy, kiedy obserwujemy, to widzimy, że grzech powoduje totalne zniewolenie, coraz większe. Wyrywa i idzie przygotować, kiedy wiąże się z tą oblubienicą, to mówi, że idzie przygotować mieszkanie dla tej oblubienicy, ale nie pozostawia jej też bezbronnej i bez opieki. Zabezpiecza wszystko, co jest potrzebne. Pełnię błogosławieństw zostawia. Zostawia prawo zwracania się i przychodzenia do Boga w Jego imieniu. Kiedy jest w niebie i przygotowuje nam mieszkanie, to jednocześnie w naszych słabościach wstawia się za nami przed Bogiem. Kiedy szatan nas oskarża, zesłał swojego Świętego Ducha, który jest duchem, który jest Jego duchem, który woła w nas Abba Ojcze i pozwala nam to wyrażać i odczuwać. Jest to przeciwieństwo działania szatana, który tak został określony i znów możemy to obserwować. Szatan przyszedł, żeby kraść, wytracać, zniszczyć. Pan Bóg daje najlepsze rzeczy.
w niebie przygotował dla nas najlepsze rzeczy. Dziedzictwo, które było przeznaczone dla Syna Bożego, dla Jezusa, zostaje udzielone Jego oblubienicy. Jest gotowy podzielić się z nami, grzesznymi ludźmi, upadłymi ludźmi. I tu możemy uruchomić troszkę wyobraźni, jak my jesteśmy gotowi się dzielić. Co to znaczy, że Bóg się dzieli? Bóg dzieli się tym, co najlepsze z nami. A jak szybko myślimy o tym, żeby z kimś się podzielić, jak dostajemy spadek? Komu by tu dać? Z kim by się tu podzielić, żeby też się cieszył? No może już nie cały spadek, ale powiedzmy pożyczyć auto. Jak szybko jesteśmy gotowi, żeby komuś pożyczyć auto, no bo jest w potrzebie. A może tylko zaprosić na obiad, dać trochę, troszeczkę tam ze swojego, udzielić i kogoś uraczyć. Myślę, że daje nam to trochę lepsze wyobrażenie na temat tego, co to znaczy, że Pan Bóg się z nami dzieli. W objawieniu Jana, 22 rozdział, objawienie 22, ostatni rozdział tej księgi, wiersz 3, druga część tego wiersza mówi tak, a słudzy Jego służyć Mu będą. Tu chodzi o nas, o Boże dzieci. Bo, żeby ktoś też nie zapomniał i nie zapędził się za daleko, nie tylko tyloma przywilejami Pan Bóg się z nami chce dzielić, ale też jest miejsce na służbę. Wiecie, to nie jest nic pogardliwego albo negatywnego. Pan Jezus służył. Bóg, Ojciec i Syn, oni wzajemnie sobie usługują. I to jest coś chwalebnego i coś pięknego. I my będziemy mogli być też w tej roli, nie jako niewolnicy, albo tacy, na których będzie wymuszone, żeby służyć, ale którzy będziemy podobni do Jezusa. Czwarty wiersz mówi, że będziemy oglądać Jego oblicze. To jest niebo. Będziemy mogli być z Nim już bezpośrednio. Teraz słyszymy o Nim, widzimy jak w zwierciadle. Słyszymy o piękne historie, jak On działał w życiu różnych ludzi, jak czynił cuda, jak był niezwykły, jak objawiał swoją miłość. Ale będziemy tego doświadczać bezpośrednio. I końcówka piątego wiersza mówi, i panować będą na wieki wieków. Jest miejsce i na służenie, i na panowanie razem z Chrystusem. Czy trudno ci zamienić ziemię na niebo? Tu ten namiot sparciały coraz bardziej na solidny, trwały, piękny, niezwykłe mieszkanie w niebie? List do Galacjan, 6 rozdział. List do Galacjan, 6 rozdział, 8 wiersz. Czytamy tak. Druga część tego 8 wiersza. Kto się dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Z posiewu Ducha Świętego, z tego, co rodzi się w naszym życiu, z Jego obecności, z Jego inspiracji, będziemy czerpać przez całą wieczność. To będzie coś niezwykłego, piękna inwestycja. Teraz chciałbym, abyśmy jeszcze na chwilkę uruchomili naszą wyobraźnię. Przypomnijcie sobie najpiękniejsze przeżycia ze swojej historii. Najpiękniejsze przeżycia. Miejsca, chwile. Może jak zakochaliście się, może czas narzeczeństwa, może miodowy miesiąc. Może jak po wielkich trudach wprowadziliście się do swojego mieszkania. No nie wiem. Może jakieś piękne miejsca, które widzieliście. Piękne krajobrazy. Ciepełko, ptaszki śpiewające, słoneczko gdzieś tam nie za mocno świeci, półcień i piękny widok i jeszcze jakiś dobra przekąska. No nie wiem, co każdy z was ma, ale spróbujcie sobie wyobrazić, przypomnieć. No, jak ktoś ma problem, żeby przypomnieć sobie takie miłe chwile, no to niech sobie wyobrazi, stworzy. Coś, czego może nie było, ale chciałby, żeby było. Dlaczego zmierzam w tym kierunku? Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział.
Pierwszy list do Koryntian, 2:9. Tutaj znów mamy wgląd w to, czym jest to mieszkanie przygotowane dla Bożych dzieci przez Pana Jezusa. 2:9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Widzimy znów ten kontrast. Te najlepsze nawet wyobrażenia, które moglibyśmy mieć, są niczym. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Tęsknisz trochę za niebem? List do Rzymian, 8:19. Też daje nam następny sygnał tego, jak tam może być. 8:19. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. To stworzenie, które z powodu naszego grzechu zostało ograniczone, zostało przestraszone, zostało zlimitowane pod wieloma względami, odczuwa, w jaki sposób Pan Bóg daje odczuć temu stworzeniu i nawet tęsknić. Za czym? Za pięknym widokiem, jaki ma nastąpić, a tym widokiem będzie objawienie, kim są Boże dzieci. W tym samym rozdziale, w 18:00, apostoł Paweł wyraża się znów w taki sposób. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Apostoł Paweł był świadomy cierpień. Sam przechodził przez wiele cierpień. W pierwszym liście do Koryntian 4:11 czytamy, on opisuje tam. I mówi, między innymi tułamy się. Jesteśmy jak omieciny tego świata. On się na to wszystko godził. On tego doświadczał. W Dziejach Apostolskich 20:24 apostoł Paweł mówi, ale o życiu moim mówić nie warto. Wiecie, jak nam jest trudno, to my często no, tak lubimy jakoś się zregenerować, odprężyć i tam komuś ten nasz ciężar troszkę zwalić z siebie. Ale Paweł jest skoncentrowany na czym innym. On nie koncentruje się, on wspomina o tym, co z Bożej łaski może przeżywać, jakie doświadczenia. A on mówi, o moim życiu mówić nie warto. Dlaczego? Dlatego, jak czytaliśmy, że te doświadczenia nie znaczą nic w porównaniu z chwałą, którą Bóg objawi nam i w której będziemy mieli udział. Prawdopodobnie apostoł Paweł też miał wglądy do raju, tak jak to opisuje w drugim liście do Koryntian, w 12:00. I mówi tam o niewypowiedzianych słowach. Trudno powiedzieć, co to było za słowa, ale mówi, może wyrażanie miłości, może wyrażanie Bożej mądrości, może objawianie w jakimś stopniu Bożej chwały. Po prostu było to coś niezwykłego. I kiedy mówi o tej niebiańskiej rzeczywistości, to mówi, że człowiekowi nie godzi się tego powtarzać. Po prostu nastąpiłaby profanacja. Gdyby on tak chciał wyrażać słowami, jak tylko by mógł, to po prostu by to zdyskredytował. Czy tęsknisz trochę chociaż za tym miejscem? Czy widzisz, do czego Bóg ciebie powołał? W innym miejscu, w liście do Filipian, 1:23, apostoł Paweł wyraża się tak. Być z Chrystusem to jest daleko, daleko lepiej. To jest coś pięknego, za czym on tęsknił. W liście do Rzymian, 8:17, jest właśnie wyrażone to, że kiedy razem z Nim cierpimy, to razem z Nim będziemy też uwielbieni. Jeżeli razem z Jezusem cierpimy, będziemy razem z Nim uwielbieni. No a co z tymi, którzy nie cierpią, nie są prześladowani? Nie wiem, czy my byliśmy już tak naprawdę prześladowani, że można powiedzieć, że przeszliśmy przez prześladowanie. Czy nie będą mieli możliwości bycia w chwale Jezusa, uwielbieniu razem z Nim? Myślę, że chodzi tu o coś nie tylko zewnętrznego.
Ja bym powiedział, to wyraził to, kiedy razem z Nim współczujemy. Kiedy jest grzech, cierpimy. Kiedy jest niesprawiedliwość. Kiedy popełnimy grzech, powoduje to cierpienie w nas i ból. Kiedy mamy Jego ducha. A kiedy przyjdzie zewnętrzne prześladowanie, czy ktoś będzie się z nas wyśmiewał i kiedy przyjdzie możliwość wyznania Jezusa, to wtedy tak, z tej okazji skorzystamy. Jeżeli mamy taką postawę, będziemy w chwale i w uwielbieniu Jezusa mieli udział. Wszystko to, co cielesne, zostanie tu kiedyś spalone. Wszystkie nasze ziemskie usiłowania, budowle, dzieła. Wszystko to, co Chrystusowe, będzie uwielbione. Pozostanie na wieki. Jeden z misjonarzy wyraził się w taki sposób. Nie jest głupcem ten, kto nie chce na siłę przytrzymać dla siebie coś, czego i tak nie jest w stanie zatrzymać, po to, aby wziąć coś, czego mu i tak nikt nie jest w stanie odebrać. Nie jest głupcem ten, kto nie trzyma na siłę tego tu ziemskiego, co i tak w pewnym momencie będzie musiał wypuścić, po to, aby wziąć to, aby odebrać to, czego nikt nie będzie w stanie mu odebrać. Objawienie Jana 21:3 mówi, Bóg będzie mieszkał z nimi. Myślisz o niebie? Tęsknisz za niebem? Czy masz udział w tej radości i w tym przygotowaniu, kiedy Pan Jezus przygotowuje tam, a ty przygotowujesz się pilnie tutaj, na to wielkie spotkanie, na tą piękną rzeczywistość, na wieczność z Nim. Niech nic z tego błogosławieństwa nas nie omija. Przyglądajmy się niebu i temu, jak dobry jest Bóg. Cieszmy się. I jeżeli przychodzą nawet jakiekolwiek trudy i doświadczenia w naszym życiu tutaj, to pamiętajmy o tym, że są niczym w porównaniu z tą chwałą, jaką Bóg przygotowuje dla tych, którzy Go miłują i którzy poddają się Jemu i oczekują na spotkanie z Nim. Amen.